Cześć! Dziś chciałabym z Wami porozmawiać na ważny temat, jakim jest Zero Waste. Do nagrania tego filmiku zachęciła mnie jedna z czytelniczek, która pokazała mi, że to, że nie mogę dać gotowych rozwiązań, nie znaczy, że nie powinnam się odzywać w tym temacie, ponieważ jest to taki młody nurt i wiele osób, które chce iść z tym trendem, pada niechcący w takie pułapki, które czyhają na tej drodze do bycia osobą produkującą mniej śmieci. Także sądzę, że dzisiejszy filmik chociaż nie da takich jednoznacznych rozwiązań, nie powie klarownie rób to, 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 a tego, tego nie, to sądzę, że może Wam pomóc być taką mapą, drogowskazem, jak poruszać się w tej metodzie, na co zwracać uwagę, na co uważać. No i mam nadzieję, że ten nurt Zero Waste będzie coraz bardziej propagowany. Co więcej, mówią o tym nie tylko influencerzy, ale także nasz rząd, Unia Europejska również w tym temacie zaczyna działać. O tym sobie też powiemy w dzisiejszym filmiku, także zachęcam do oglądania. A moją czytelniczkę, która właśnie zachęciła mnie do nagrania tego filmiku, serdecznie pozdrawiam. Zacznijmy sobie może od kwestii produktów jednorazowego użytku, a wielorazowego. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak płatki kosmetyczne czy ściereczki jednorazowego użytku, no to oczywiście one się nam tutaj nie wplasowywują w ten ruch wytwarzania mniejszej ilości śmieci. Dlatego takim jednym głównym z tych założeń jest to, żeby stosować wielorazowego użytku jakieś gąbeczki, ściereczki, szczoteczki do mycia twarzy. No i powiem Wam, że tutaj niestety czyha na nas kłopot. Po pierwsze, tego typu gadżety są po prostu siedliskami bakterii. Z tego względu, że jeżeli my pocieramy sobie na skórek szczoteczką, to oczywiście szczoteczka zazwyczaj nam jeszcze służy jako peeling, ale też wszelkie gąbeczki, ściereczki, one w jakimś stopniu złuszczają nam na skórek. I my nie jesteśmy nigdy pewne tego, czy potem my taki gadżet dobrze oczyściłyśmy, no bo co, sprawdzamy to pod mikroskopem? Nie. Więc nie wiemy, czy jeszcze w tym gadżecie nam nie zalegają jakieś komórki z rogowaciałego naskórka, a takie komórki są po prostu świetną pożywką dla bakterii, zwłaszcza kiedy ten gadżet, to urządzenie, czy tym bardziej gąbeczka, ściereczka są wilgotne i czekają do wyschnięcia. Po prostu nasze złuszczone komórki plus wilgoć to jest idealna pożywka do wzrostu bakterii, zwłaszcza jeszcze jeżeli trzymamy w łazience, gdzie jest ciepło, wilgotno, te gadżety, no to powiem Wam, że tak naprawdę w nich rozwija się masa bakterii, które przede wszystkim będą nasilały zmiany trądzikowe, będą także wpływały na to, że jeżeli na przykład macie jakieś niedoskonałości na twarzy i Wy je rozdrapiecie, to one się będą gorzej goiły, będą ustępowały z pozostawieniem przebarwienia i szereg takich problemów. A nawet jeżeli nie macie trądziku, to zawsze te bakterie będą wpływały negatywnie na stan Waszej skóry, ta cera nie będzie wyglądała tak jak taka wypoczęta, promienna, no nie będzie tego efektu. Także jest to bardzo istotne, żeby trzymać się zasad higieny, szczególnych zasad higieny i raczej tutaj bym odradzała stosowanie różnego rodzaju gadżetów kosmetycznych. Nie jestem ich fanką, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o metodzie oczyszczania twarzy gąbeczkami koniak, czy gąbeczkami takimi do zmywania makijażu, które są powiedzmy za kilkadziesiąt złotych, czy mówimy o szczoteczce Foreoluna za 1000. Nie, nigdy żadnych takich gadżetów nie polecam właśnie z tego względu, że po pierwsze będą mocno złuszczały na skórek jak szczoteczki, czy będą stwarzały to ryzyko namnażania się bakterii. I nic nam to nie da, że my sobie przepsikamy na przykład izopropanolem, czy my dokładnie oczyściłyśmy, tak jak producent mówi, mydłem w kostce. Nie. Nigdy nie mamy pewności, czy te gadżety są czyste, ponieważ nie mamy możliwości tego sprawdzić. Więc zawsze przyjmujemy, że mogło tam coś zostać, a jeżeli coś tam zostało, no to niestety, ale stwarza to ryzyko naniesienia na twarz dużej ilości bakterii, no i to będzie negatywnie wpływało na tą naszą skórę. Drugi punkt to jest, no oczywiście, chyba od tego powinnam wręcz zacząć, plastikowe opakowania. No i powiem Wam, moje drogie, że to jest chyba taki największy szkopuł tego Zero Waste, że
stosując kosmetyki, to my produkujemy naprawdę całą masę śmieci. No i to jest fakt. Nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, ile tych śmieci powstaje. No ale powiedzmy sobie szczerze, kosmetyki, które są w szklanych opakowaniach, są drogie i to są często po prostu nabotycznie drogie, zwłaszcza jeżeli będziemy szukać kosmetyków, które będą miały i ładny skład, naturalny i warto też zwrócić uwagę na to, że jeżeli szukamy kosmetyków o takich naturalnych składach, to bardzo często one nie zawierają też substancji typu mikroplastik, silikony, czy nie zawierają substancji, które nie są biodegradowalne. Więc szukając takich kosmetyków dobrej jakości i szukając jeszcze, żeby były w szklanych opakowaniach, no to naprawdę cena takich kosmetyków jest często zaporowa i jest wysoka, jak dla osoby, która interesuje się kosmetykami naturalnymi, bo powiedzmy sobie szczerze, ale targetem kosmetyków naturalnych są osoby albo uczące się, albo będące na studiach, albo będące dopiero na dorobku. Kobiety w wieku dojrzałym, które już powiedzmy dorobiły się i mogą wydawać swoje pieniądze na droższe kosmetyki, no niestety nie jest to grupa, która jest zainteresowana tym, co w kosmetykach siedzi, wręcz przeciwnie, te panie często twierdzą, że dla nich skład się nie liczy, liczy się efekt. No, także tutaj trzeba to wziąć pod uwagę i ja Wam może pokażę kilka przykładów marek kosmetycznych, które zawierają szklane opakowania albo mają całą ofertę w opakowaniach szklanych, albo przeważającą część, natomiast zdecydowana większość z tych kosmetyków to będzie wysoka półka cenowa, to są kosmetyki za ponad 100 zł, nawet ponad 200 zł. I powiem Wam szczerze, że ta cena jest po prostu kwestią zaporową i chyba niektórzy producenci sobie z tego nie zdają sprawy. Ja tak mam takie wrażenie, jak obserwuję rynek kosmetyczny, bo wypuszczają serie, które są super naturalne, super zero waste, mają mieć świetne efekty, wysokie stężenia substancji aktywnych, reklamy, billboardy, Bóg wie co. Tylko że cena. No, studenciak, który naprawdę dopiero staje na nogi w takim swoim życiu, no nie kupi kosmetyku za 100 zł. Także to trzeba wziąć pod uwagę. No i w Polsce wiecie, jakie są warunki tutaj. Jednak jeżeli chodzi o wypłaty, no to się raczej nie przelewa, więc mogę powiedzieć szczerze, że taki przeciętny konsument, który chciałby kupić kosmetyki naturalne, który się tym interesuje, zazwyczaj wybiera te tańsze i jest to spowodowane po prostu tym, że taką osobę po prostu na to nie stać i nie ma w tym, uważam, nic złego, jest to takie realia, bo jeżeli jestem osobą młodą, która studiuje dziennie, no to nie wymagajcie ode mnie, że będę pracować, tak? Znaczy akurat mi się udało, ja miałam dość mi się udało, ale powiem szczerze, no zanim zostałam dermokonsultantką w Sylweko, no to próbowałam jakoś tam stawać na nogi i na przykład pracowałam jako kelnerka w klubach, więc no to na waciki starczało, a nie na kosmetyki za 100 zł. Dobra, przejdźmy więc może do tych marek kosmetyków. No to tak, jeżeli chodzi o te firmy kosmetyków naturalnych, czyli mówimy o kosmetykach, które mają ładny skład, ale też są w szklanych opakowaniach, to na przykład jest to marka Beloved, jest to na przykład marka Botanicum Natural Spa, Make Me Bio, półprodukty EcoSpa, Mokosz, Senelle, Asoa, Lush Botanicals czy Beauty Garden. One tutaj są w drewnianym opakowaniu, pewnie dlatego, żeby się nie tłukły, ale w środku jest szklany pojemniczek. Pokazuję Wam puste opakowania, ponieważ ja mam taką manię, że jak sobie zużyję kosmetyk, to zostawiam opakowanie, żeby Wam potem móc pokazywać na blogu czy we vlogach. No to jak już jesteśmy w tym temacie wad kosmetyków opakowanych w szklane opakowania, to oprócz tego, że po prostu są to kosmetyki, które są droższe, ponieważ szkło jest dla już samych producentów w cenie takiej dla producenta, szkło jest droższe niż plastik, no to od razu to generuje dużo większą cenę kosmetyku naturalnego, czy ogólnie jakiegokolwiek kosmetyku, który jest w szkle. Natomiast do innych minusów należy po prostu to, że te opakowania łatwo się tłuką,
No i powiem Wam, że to wystarczy chwila nieuwagi, czy taki przypadek, że nam na przykład taka półka pod prysznicem może się zerwać na przystawki, zwłaszcza jak jest. No i w tym momencie co? Wyobrażacie sobie, że tłuczecie nagle wszystkie kosmetyki, za które wydałyście przynajmniej, no już powiedzmy nie 100 zł, ale niech każdy kosztuje 50. No, to nie jest dobra wizja. Poza tym szkło jest po prostu ciężkie. Więc jeżeli jedziemy gdzieś i chcemy ze sobą zabrać kosmetyczkę, to naprawdę robi nam się kilka dodatkowych kilogramów. Także myślę, że z tego względu wielu producentów nie decyduje się na wprowadzenie pełnej gamy kosmetyków w szklanych opakowaniach. I to często też widać, że niektóre firmy, tak z tych co Wam pokazałam, na przykład Senelle albo Make Me Bio, na przykład kremy mają w szklanych opakowaniach, ale już kosmetyki myjące mają w plastikach. No i jeżeli już jesteśmy tak przy tych kosmetykach myjących, to poruszmy mój ulubiony temat. Mydła w kostce, moje drogie. Jeżeli Wy mnie jeszcze nie znacie, to koniecznie zerknijcie do opisu poniżej, dlaczego nie polecam stosowania mydeł w kostce. Ale tak pokrótce przypomnę ten temat. Głównie chodzi o to, że mydła w kostce silnie zaburzają pH skóry i to ma wpływ na całą jej fizjologię, ponieważ w zaburzonym pH innym niż fizjologiczne rozwija się totalnie inna flora bakteryjna, osłabia się nasza fizjologiczna flora, która może zwalczać tę florę patologiczną, więc nasza flora jest osłabiona, bo to nie są dla niej naturalne warunki bytowania, to jest trochę tak jakby nas wrzucili nagle na pustynię i kazali nam walczyć z jakimiś osobnikami, którzy właśnie bardzo dobrze czują się w tak wysokich temperaturach. No oczywiście, że to nie są rada sprzyjające warunki. I tak samo jest z tymi bakteriami. One nie mogą zwalczać tej patologicznej flory bakteryjnej, nie mogą z nią konkurować o tą naszą skórę, o to bytowanie na niej. Fizjologiczne pH jest idealnym miejscem dla bytowania naszej fizjologicznej flory bakteryjnej, czyli takiej flory, która nam nie szkodzi, a która jeszcze dodatkowo przez to, że walczy o to swoje terytorium, to jest w stanie zwalczać tą florę, która nam szkodzi, która na przykład nasila powstawanie trądziku, czy jakichś różnych niepożądanych zmian skórnych. Po drugie, jeżeli chodzi o to wysokie pH, jakie mają mydła, to trzeba wziąć pod uwagę, że jedynie w tym naszym fizjologicznym, lekko kwaśnym pH zachodzi prawidłowo synteza ceramidów naskórka. Czyli tutaj mówimy o odwadnianiu cery, jeżeli stosujemy mydło i nie tylko w przypadku takim zaraz po umyciu, kiedy my naruszymy tą naszą barierę hydrolipidową skóry, usuniemy ten płaszcz ochronny, który chroni naszą skórę, ale jeszcze dodatkowo utrudniamy tej skórze syntezę ceramidów naskórka, czyli ta skóra nie jest w stanie wytworzyć tych wszystkich substancji, które odpowiadają za prawidłowe nawilżenie. I jeżeli my sobie te nasze bariery ochronne to raz, że zaburzamy, dwa, utrudniamy syntezę tych ceramidów, no to oczywiście jaki jest tego skutek? Cera szybciej się starzeje. I ja wiem, że zaraz tutaj się podniesie raban, ale ja stosuję mydło już tyle lat, jest wszystko w porządku, wyglądam młodziej niż moje koleżanki, cerę mam lepszą niż miałam wcześniej. Po pierwsze, ja się śmieję, że to jest taki trochę słoń w karafce, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy to faktycznie mydła nam pomagają, czy na przykład jakaś inna kuracja nam nie pomogła, która była zastosowana w tym samym czasie. A po drugie, istnieje w nauce coś takiego jak argument dydaktyczny, argument anegdotyczny. Przepraszam, musiałam sobie to sprawdzić. Nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o język polski. Jest w nauce coś takiego, co nazywa się dowodem anegdotycznym. I to, że akurat w Twoim przypadku okazało się, że mydło było strzałem w dziesiątkę, nie oznacza, że w tym wypadku powinny wszystkie te badania naukowe, które były robione przez wiele, wiele lat i które świadczą o tym, że mydło, zaburzanie pH skóry jest szkodliwe, że jest to po prostu do wyrzucenia, nie warto na to zwracać uwagę. Nie. Raczej sądzę, że większym błędem jest to, że Ty nie widzisz, że coś Ci szkodzi, albo nie masz jeszcze tego świadomości, albo stosujesz ten preparat za krótko, albo jesteś po prostu wyjątkiem, który potwierdza regułę. No i powiedzmy sobie też szczerze, jeżeli chodzi o mydła, to właśnie one są świetnie reklamowane.
ponieważ jest to po prostu produkt tani, który można wytworzyć we własnej kuchni. Jeżeli potraficie zrobić naleśnik, to naprawdę mydło też zrobicie. Więc to się po prostu fantastycznie sprzedaje. A jeżeli chodzi o same odczynniki, substancje niezbędne do wytworzenia mydła, to one są także banalnie tanie, a mydło potrafi się sprzedawać naprawdę za horrendalne ceny, więc po prostu na mydle można łatwo i szybko zarobić. Jeszcze do tego, biorąc pod uwagę otoczkę, że nasi pradziadkowie stosowali mydło i przecież jakoś żyli. Mydło jest najlepsze, jeżeli chodzi o metodę zero waste. I różne inne tego typu argumenty, czy to, że dermatolodzy też wciąż jeszcze często polecają szare mydło jako bolączki na wszelkiego rodzaju problemy skórne, no to nam się tworzy w tym momencie niestety świetny marketing dla mydła. A prawda jest taka, że to mydło niekoniecznie jest takim super kosmetykiem. Nie twierdzę, że jest to tak, że jak zastosujecie w tym momencie od razu mydło, to nagle wasza skóra po prostu pogorszy się diametralnie. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli będziecie stosować mydło systematycznie przez wiele, wiele lat, to ono w jakiś sposób negatywny może zacząć negatywnie oddziaływać na waszą skórę. No i właśnie ze względu na to odradzam stosowanie mydeł. Pomimo tego, że kurczę, mydła wygrywają nam w tej metodzie zero waste z jakimkolwiek produktem, który jest opakowany, zwłaszcza w plastik, ale w tym momencie nie chciałabym stać przed wyborem, czy stosować kosmetyk, mydło, który pogorszy mi cerę, spowoduje, że się szybciej zestarzeje, ale będzie zero waste, czy kurczę, stosować kosmetyk, który będzie poprawiał wygląd mojej skóry, ale nie będzie zero waste. No i to jest na przykład bolączka, przed którą większość z nas może stawać każdego dnia lub kiedyś już sobie takie pytanie zadawało. I właśnie powstaje też dużo kosmetyków takich jak szampony w kostce, czyli produkty, które mają służyć do mycia włosów. I też tutaj trzeba patrzeć w skład, ponieważ takie szampony w kostce to po prostu może być mydło. Tylko producent nie chciał tego nazwać mydłem w kostce, ponieważ mydło po prostu źle się kojarzy, te włosy są takie tępe i ciężkie do rozczesania. W ogóle jeżeli chodzi o to zasadowe pH, to ono także wpływa na to, że niszczy nam włosy. Po prostu sprawia, że włosy są bardziej łamliwe, ponieważ zasadowe pH bardzo dobrze rozpuszcza nam włosy. I koronnym przykładem jest stosowanie preparatów typu kret do udrażniania syfonów, gdzie nam zalegają zazwyczaj długie włosy. No i co? No i wystarczy wsypać kret, zalać, poczekać, wszystkie włosy pięknie się rozpuszczają, no nie? Oczywiście mydło nie ma aż tak wysokiego pH jak kret, no bo w tym momencie powodowałoby nam mocne podrażnienie skóry, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jednak to pH jest lekko zasadowe i nie jest ono obojętne dla naszych włosów, czyli jak zastosujemy sobie mydło, oczywiście wszystkie włosy nagle się nam nie złamią, nie odpadną, ale mogą być bardziej łamliwe, stawać się bardziej cienkie. Także to jest druga kwestia, tak samo jak włosy są zbudowane z keratyny, tak samo nasz naskórek jest zbudowany z keratyny, więc tak samo mydło będzie nam szkodziło na powierzchnię naszej skóry, będzie sprawiało, że będzie bardziej wrażliwa, bardziej cienka. I bardzo wiele producentów wykorzystuje jakby to, że mydło ma zasadowe pH, zróbmy z niego peeling enzymatyczny, na przykład czarne mydła. Nie. Peeling enzymatyczny działa totalnie na innej zasadzie, jest preparatem, który ma być bardzo, bardzo delikatny dla skór mega wrażliwych, naczynkowych, więc to jest preparat, który wręcz mamy nie czuć, że on nam działa, ale oczywiście ma działać, tylko że nie może być żadnego zaczerwienienia, uczucia podrażnienia. Peeling enzymatyczny to jest preparat dla bardzo, bardzo wrażliwych skór. A jeżeli my stosujemy na przykład czarne mydło, czy ogólnie jakiekolwiek mydło, to zazwyczaj jaki jest efekt? Takiego aż skrzypienia skóry. I to świadczy o tym, że została naruszona bariera hydrolipidowa i bardzo często także zostały złuszczone komórki naskórka. A zbyt częsty peeling nie jest dobry dla naszej skóry, ale to już jest całkowicie temat na osobny odcinek. Wróćmy więc do tych szamponów w kostce. Niektóre szampony w kostce są oparte o całkowicie inne substancje myjące. Nie są to mydła, ale substancje, które mogą być także stosowane w żelach, przy czym one tworzą taką formę kostki. Przy czym jest problem z tym, jakie te preparaty mają pH. Ja powiem szczerze, jak ja już widzę jakikolwiek preparat w kostce,
to od razu mierzę jego pH. I to nie przy pomocy papierka lakmusowego, ponieważ mierzenie pH papierkiem to jak mierzenie temperatury palcem, a nie termometrem. To mogę określić, czy jest pH... No powiedzmy, wkładamy palec do ciepłej wody, mogę powiedzieć, czy jest ciepła, czy zimna, ale wystarczy, że wcześniej miałam palec w innej wodzie, to już ten wynik może być zaburzony, no nie? A jednak jak wkładam pH-metr, czy jak wkładam termometr do tej wody, no to mam konkretny wynik, więc jeżeli mam jakiś preparat w kostce, ja sobie go sprawdzam za pomocą pH-metru. I powiem Wam, że no niestety różne mydła próbowałam, żadne nie miało pH 7, tak? Niektórzy producenci mówią, o, nasz preparat jest obojętny, bo ma pH 7. Każde miało pH ponad 7, nawet jeżeli to było niedużo, na przykład 7,5, ale hello, to już nie jest 7, to jest troszeczkę więcej, a biorąc pod uwagę, że nasza skóra ma pH 4,5 do 5,5, no to to jest o dwie wartości więcej, to wcale nie jest obojętne dla naszej skóry, wcale. I tak samo z tymi szamponami w kostce. One często mają dodatki kwasów, ale powiem Wam szczerze, żadnego konkretnie takiego mydła w kostce nie sprawdzałam i chętnie bym sprawdziła, żeby się przekonać, czy one mogą mieć pH fizjologiczne. Jeżeli mogą, no to jak najbardziej stosować, super sprawa, sama bym chętnie coś takiego wypróbowała. Ale jak mówię, do tej pory jeszcze nie miałam z czymś takim styczności. Natomiast kupiłam niedawno sobie kostkę Pharmaceris, które miało być syndetem, skład miało ładny. Producent rekomendował, że pH tego produktu jest obojętne, neutralne, przepraszam. Dlatego napisałam na Facebooku do producenta, jaki jest pH. Napisał mi, że między 3,5 a 5,5. Innej mojej czytelniczce napisał, że 5,5 do 7,5. Skonsultowałyśmy to ze sobą i ja sprawdziłam pH tego produktu i słuchajcie, ono było bodajże 6,90, jakoś tak, pod 7, więc no uważam, że nie jest to preparat fizjologiczny i na tej podstawie, że jeszcze nie natrafiłam nigdy na preparat, który byłby w kostce, niezależnie czy był nazywany syndetem, mydłem, nawet mydłodaw, które jest półsyndetem, żadne z nich nie miało pH fizjologicznego. No to jak już sobie poruszyłyśmy troszeczkę tą kwestię, jak marketingowo rozegrać to, że mydła są w porządku, bo są zero waste, no to powiedzmy sobie też otwarcie, jest to nowy trend, jest chwytliwy, on uderza w bardzo dobre wartości, więc oczywiście no, każdy z nas chciałby dbać o środowisko i nie wyobrażam sobie inaczej i każdy z nas chce zrobić dla naszej planety jak najlepiej, więc oczywiście, że zero waste bardzo szybko chwycił i wiele z nas ma taki zapał, że także chcemy iść w ten trend i kupować te kosmetyki, które nie są szkodliwe dla naszej planety. No i mega dużo firm to wykorzystuje. Po prostu nie tylko do promocji mydeł, ale swoich kosmetyków, więc możemy znaleźć kosmetyki, które są w szklanych opakowaniach, oznaczone zielonymi listkami, eco-friendly, zero waste, less waste, a tak naprawdę w składzie możemy mieć takie kwiatki, które nie powinny być w kosmetyku oznaczanym właśnie jako zero waste. Czyli mogą tam być substancje, które nie są biodegradowalne albo które swoim składem chemicznym mogą wpływać na degradację środowiska wodnego, środowiska naturalnego. Czy też mogą być to substancje, które zostają po prostu połknięte przez organizmy żywe, przez ryby na przykład i im szkodzić, powodować ich zdychanie. Także powiem Wam, to jest ciekawe i w tym momencie pewnie zapala się wielu z Was taka czerwona lampka. A ile zaś tej substancji z tego kosmetyku tam przechodzi nam do tej wody? No ile tego szamponu biorę na rękę? Ile tego żelu do higieny intymnej? A ile tego żelu do mycia twarzy? A ile tego kremu? No ileż tych substancji tam jest? No i powiem Wam, że kwestia jest tak poważna, że Unia Europejska wzięła się za ograniczenia względem niektórych substancji stosowanych w kosmetykach. Także powiem Wam, że wcale nie jest to problem, który można bagatelizować. I co więcej, Unia Europejska szybciej zabrała się za te substancje, które szkodzą środowisku, które są w kosmetykach, niż za sam fakt tych plastikowych opakowań. No, nie jestem do końca pewna, czy świadczy to o tym, że jednak te substancje zawarte w kosmetykach aż tak bardzo szkodzą, czy jednak jest to po prostu temat, który łatwiej jest ugryźć i nałożyć ograniczenia na te substancje, niż na same opakowania, ponieważ to by od razu wiązało się ze wzrostem ceny kosmetyku, tak? Więc myślę, że to jest kwestia do rozważenia, ale nie jest to tak, że Unia Europejska całkowicie olała kwestię opakowań, ponieważ zabrała się również za to.
Zacznijmy sobie może od tego, jakie są substancje niebiodegradowalne, czyli to, jakich substancji powinni unikać osoby, które chcą stosować metodę Zero Waste. Przede wszystkim są to mikroplastiki i silikony. I umówmy się tak, że ja Wam teraz w tym momencie nie będę Wam tych nazw tutaj wymieniała, ponieważ ich jest cała masa i one są trudne i to, że ja je Wam powiem, to nie znaczy, że Wy je zapamiętacie. I tak będziecie sobie musiały je gdzieś spisać. Więc na dole pod tym filmem, w opisie, umówmy się, że tam będą wyszczególnione nazwy, które możecie sobie skopiować, spisać, zrobić screena i po prostu mieć zawsze przy sobie. Wróćmy na chwilę do tych ograniczeń, które Unia Europejska nałożyła względem niektórych substancji stosowanych w kosmetykach. Na razie ta sytuacja tyczy się dwóch silikonów. Pierwszy z nich to oktametylocyklotetrasiloksan, natomiast drugi jest to dekametylocyklopentasiloksan. Tak, jeden z nich jest określany jako D4, drugi jako D5 i ich maksymalne stężenie, jeżeli się nie mylę, w tym momencie może wynosić 0,15% i nie może właśnie przewyższać, to stężenie nie może przeważać w kosmetyku. Po prostu muszą być one stosowane maksymalnie w takim stężeniu w kosmetykach spłukiwalnych, ponieważ udowodniono, że właśnie te substancje mogą szkodzić środowisku, jeżeli są stosowane w wyższych stężeniach, bo one nie są biodegradowalne, one się akumulują. No i w ten sposób właśnie szkodzą. I powiem Wam, że jest to na tyle istotna kwestia, że dołączono do tego rozporządzenia kolejny silikon określany jako D6 i w tym momencie toczy się rozprawa, czy jego należy dołączyć także do tamtej grupy i wprowadzić ograniczenie. Także wciąż tutaj jest taka walka na temat wprowadzenia tych ograniczeń wobec substancji stosowanych w kosmetykach. I umówmy się tak, że ja Wam na dole, żebym nie była gołosłowna, wszystkie te rozporządzenia podlinkuję, żebyście sobie mogły właśnie zobaczyć, że faktycznie tak jest, kiedy to weszło w życie, na czym to polega. I teraz co ważne, na początku Unia Europejska zabrała się za te właśnie silikony, natomiast nie tylko za nie, ponieważ rząd Unii Europejskiej zdecydował także, jest taki plan, że do 2030 roku aż 60% plastikowych opakowań, które są dostępne na rynku kosmetycznym, mają być pochodzenia z recyklingu, natomiast wszystkie 100%, które będzie, mogą być recyklingowane. Czyli wiecie, 100% może zostać, może podlegać recyklingowi, natomiast aż 60% to nie jest wytworzenie ich na nowo, tylko właśnie, że to są z recyklingu, czyli żeby był ten obieg zamknięty. No dobrze, a jeżeli nie czujemy się na siłach w czytaniu składów INCI, a chcemy mieć pewność, że stosujemy kosmetyki Zero Waste, no to w tym momencie przychodzą nam z pomocą półprodukty. No bo jeżeli stosujemy na przykład czyste oleje, czyste masła, czyste glinki, które jeszcze dodatkowo są opakowane albo w szkło, albo niektóre glinki są pakowane w takie woreczki papierowe, takiej grubej tekturki, więc w tym momencie wydaje nam się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla tej metody Zero Waste czy Less Waste, jeżeli nie jesteśmy takimi radykałami. No, jest to pewien pomysł, natomiast nie każdemu taka surowa pielęgnacja służy. Łatwiej po prostu jest dobrać sobie krem, który już ma skomponowany skład, czyli ma odpowiednie stężenie olejów, które są dobrane w odpowiedni sposób dla danego typu cery, jaki tam ten krem ma być dedykowany, jakiej cerze. Mamy też odpowiednią ilość humektantów, czyli mamy i substancję, która wiąże wodę w naskórku, i substancję, która hamuje uciekanie wody z naskórka. Do tego mamy różnego rodzaju ekstrakty, no i oczywiście konserwanty, które mają nam zapobiegać rozwojowi mikroorganizmów tych kosmetykach. A zrobienie samemu kosmetyku jest już sztuką trudniejszą, więc jak mało osób patrzy w INCI, tak sądzę, że jeszcze mniej osób interesuje się zrobieniem samodzielnie kosmetyku, a nawet jeżeli ktoś wytwarza kosmetyk, no to ciężko jest tutaj nam zawyrokować, jakie on ma pH oraz
czy nie dojdzie nam do jakiegoś zakażenia mikrobiologicznego, no bo tutaj nie mamy w domowych warunkach takich możliwości. Dlatego raczej mało osób bawi się w samodzielne tworzenie kosmetyków, tylko bazuje na tych półproduktach. No i w tym momencie co? Mamy stosowanie codziennie kwas hialuronowy olej, kwas hialuronowy olej, kwas hialuronowy olej. No i wiecie, co sądzę na ten temat. Może to być dobra metoda, jeżeli chodzi o nawilżenie skóry, ale jeżeli chodzi o szersze działanie, no to może już niekoniecznie. Dlatego łatwiej jest wybrać krem, który odpowiednio jest tak skomponowany, że ma tej naszej skórze dostarczać wszystkiego, co najlepsze. A taką bardzo surową, prostą pielęgnacją ciężko jest takie efekty sobie osiągnąć i nie każdemu taka pielęgnacja służy. I bardzo wiele osób na przykład narzeka na to, że po stosowaniu czystych olejów im się cera pogarsza. No nie każda cera niestety będzie lubiła tego typu pielęgnację, trzeba to wziąć pod uwagę. No i jeszcze jedna taka zabawna kwestia. To, co obserwuję jadąc często na targi kosmetyczne, że bardzo dużo stoisk nowych firm kosmetycznych właśnie jest opartych na mieszanki olejów, które nazywają się przeróżnie, czasem olejkami, czasami eliksirami, jakimiś serumami. Przeróżnie są nazywane, ale są to kosmetyki proste. Mieszanki olejów, mieszanki jakichś maseł z olejami, czy czyste masła, czyste półprodukty, czy właśnie mydła. I tych stoisk jest naprawdę pełno na targach, a ludzie się tym kompletnie nie interesują. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś już interesuje się kosmetykami naturalnymi, to zazwyczaj jest to osoba, która ma jakąś tam świadomość i patrzy w składy INCI, no i szuka kosmetyków, których sam nie jest w stanie wytworzyć. A tak jak Wam mówiłam przed chwilką, no o ile mało osób tworzy samodzielnie kosmetyki typu krem, który jest skomplikowanym już kosmetykiem, no to takie zmieszanie olejów, no to tutaj nie wymaga jakichś naprawdę wielkiej wiedzy z zakresu chemii kosmetycznej. Wystarczy wziąć kilka olejów, zmieszać, wstrząsnąć. Voilà, prawda? Podobnie z masłami. Wziąć, rozpuścić do wersji płynnej, zmieszać, przelać do pojemnika i gotowe. Także dlaczego ktoś ma płacić jakieś horrendalnie wysokie ceny? Bo często ceny tych kosmetyków są wysokie. Za kosmetyki, które... Kosmetyki, powiedzmy sobie, to nie odbiega za dużo od półproduktu, więc czemu ma za to dodatkowo płacić, skoro może to zrobić sam? A poza tym często konsystencje tych kosmetyków nie są komfortowe, bo niewiele osób lubi tłuste masła do ciała czy stosowanie czystych olejów, nawet na noc, a już nie mówię pod makijaż. Dlatego tutaj super, że są takie firmy, bo są zero waste, ale co z tego, skoro ich ceny są wygórowane, ludzie... No jak już mamy do wyboru lenistwo, a cenę... Czyli albo możemy zapłacić więcej i mieć gotowy kosmetyk, być leniuszkiem, albo możemy zapłacić mniej, ale musimy się troszeczkę postarać, jednak cena często wygrywa. I no, jeżeli chodzi o kosmetyki naturalne, ponieważ jak już mówiłam Wam wcześniej, jednak osoby młode, które są na dorobku, głównie się tym interesują, jest dla nich ważny skład, więc są w stanie jednak coś tam sami sobie ukuciać w kuchni, chociaż nie są to zazwyczaj kosmetyki skomplikowane typu krem. I właśnie dużo osób narzeka, że szkoda, że jest tak mało firm kosmetyków naturalnych w przystępnej cenie, ale które robi kosmetyki właśnie typu kremy, emulsje, kosmetyki myjące, czyli takie bardziej zaawansowane kosmetyki. Sądzę, że ciekawymi metodami, o których warto wspomnieć właśnie w temacie zero waste, jest także kwestia mycia twarzy OCM lub białą glinką. Ponieważ powiedzmy sobie, że jest to takie mycie twarzy przy pomocy półproduktów, bo albo sobie mieszamy w odpowiedni sposób oleje, albo bierzemy glinkę, rozrabiamy z wodą i taką pastą myjemy sobie twarz. Jeżeli nie słyszałyście nigdzie o tych metodach, a Was one interesują, no to oczywiście w opisie będziecie miały linki, o co chodzi w tych metodach. Więc jeżeli chodzi o te metody, są fajne, ale też nie każdej cerze one pasują, to jest raz, a dwa, one są bardziej pracochłonne niż to, że wyciskamy sobie odrobinę kosmetyku na rękę, myjemy twarz, spłukujemy. Jednak jeżeli chodzi o glinkę, no to trzeba ją rozrobić do odpowiedniej konsystencji, a nie każdemu się chce, nie każdy ma na to czas. Dużo osób się mnie pyta, czy można taką glinkę rozrobić w większej ilości i zostawić na kilka dni. Nie, ponieważ będą się w niej rozwijać bakterie, nawet jeżeli będziemy trzymać w lodówce, będzie ten rozwój mikroorganizmów spowolniony, ale nie na wieki wieków, więc ewentualnie proponowałabym rozrabiać sobie w większej ilości glinkę wieczorem, tak żeby wystarczyła nam ona i na wieczór, i na rano, ale już dłużej nie zostawiać takiej glinki świeżo rozrobionej. Więc
albo rozrabiać na bieżąco, albo ewentualnie w ten sposób sobie podzielić. Chociaż właśnie ze względu na tą możliwość rozwoju mikroorganizmów ja jestem bardzo pedantyczna i jeżeli myję twarz glinką, to zawsze rozrabiam ją sobie na świeżo. Ale oczywiście zanim ja osiągnę tą wymarzoną konsystencję, to muszę czasami troszeczkę dolać wody więcej, troszeczkę glinki, a jeszcze trochę wody, a jeszcze trochę glinki. Więc jest z tym troszeczkę zabawy. Natomiast metoda OCM jest fantastyczną metodą, bardzo ciekawą i ja osobiście właśnie między innymi dzięki tej metodzie rozpoczęłam taką przygodę z kosmetykami naturalnymi, z naturalną pielęgnacją, ale powiem Wam, że ta metoda jest po prostu trudna, jest bardzo czasochłonna, po prostu trzeba się przygotować na to, że musimy mieć rano i wieczorem 20 minut dziennie. I nie można robiąc OCM, na przykład stosować OCM wieczorem, a rano myć twarz jakimś kosmetykiem albo stosować glinkę. Nie. Ta metoda jest tak dziwna i tak odmienna dla skóry, że jak skóra musi się do niej przyzwyczaić, musi zacząć reagować odpowiednio na to, że my nagle w taki inny sposób myjemy twarz, czyli w tym momencie, jeżeli my myjemy twarz olejami, no to mamy na uwadze, że w ogóle nie ma ryzyka naruszenia bariery hydrolipidowej skóry, więc ta cera musi być gotowa na to, że totalnie nie powinna się przetłuszczać. Dlatego ta metoda bardzo pasuje niektórym osobom o cerach tłustych, mieszanych, trądzikowych, ale też nie każdej będzie pasować, no bo jednak to są oleje stosowane do mycia twarzy, więc w tym momencie jest bardzo duże ryzyko zapchania. Dlatego też nie jest to metoda dla każdego, też nie u każdego się spisze, o czym się przekonuję bardzo często, bo na przykład piszecie mi, że stosowałyście OCM, ale jednak ta metoda się nie spisała. Ona jest bardzo trudna, bardzo wymagająca, daje fenomenalne efekty, ale nie jest po prostu dla każdego. No i jeżeli chodzi o OCM, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. W przypadku tej metody osobiście bardzo polecam, żeby stosować jednak do ścierania tego oleju potem z twarzy ściereczki jednorazowego użytku. No bo wielorazowe oczywiście, jak powiedziałyśmy na początku, stwarzają to ryzyko, że się nam będą tam rozwijały mikroorganizmy. Więc osobiście proponuję stosować ściereczki jednorazowe i wyrzucać. No ale w tym momencie, no to jaki zero waste, tak? No właśnie. I jeszcze w temacie mycia włosów, bardzo ciekawą metodą jest mycie włosów mydlnicą albo takim specjalnym proszkiem Hesh. Ja Wam też podlinkuję go na dole. Ja tego proszku nie miałam, też jedna z Was mi o tym proszku pisała, także pozdrawiam. I zaciekawił mnie on, ja bym go sobie chętnie wypróbowała. Chodzi tutaj o to, że czy mydlnicą, czy właśnie tym proszkiem, to je sobie mieszamy z wodą tam w odpowiednich proporcjach. I nakładamy to sobie na skórę głowy, odczekujemy dany czas, tam chyba 10 minut i potem to sobie spłukujemy. Skóra i włosy są oczyszczone, ale kolejna kwestia. Ten ekstrakt, jakby, który nam wyjdzie, ta mieszanka, jakie to ma pH? Tego nie wiemy. A nawet jeżeli już założymy, że pH raczej będzie lekko kwaśny, bo zazwyczaj ekstrakty roślinne mają pH lekko kwaśne, więc nawet jeżeli takie jest, no to trzeba mieć na uwadze, że te produkty służą tylko i wyłącznie do mycia włosów, a nie mają działania kondycjonującego. Więc może być problem z puszeniem się włosów, może być problem na przykład z elektryzowaniem się, że będą na przykład gorzej wyglądać, nie będą takie gładkie, zdyscyplinowane. Wiele zależy od typu włosa, ale niektóre włosy z natury, które są wysoko porowate, to pomimo olejowania one często i tak wymagają jakiegoś takiego podrasowania trochę. Więc niekoniecznie to musi być przy pomocy silikonów, które, jak już powiedziałyśmy, nie są biodegradowalne i nie powinny być stosowane w kosmetykach zero waste, ale przy pomocy różnych innych substancji antystatycznych, takie, które mogą być wykorzystywane w kosmetykach naturalnych. Dlatego uważam, że stosowanie nawet szamponu no, będzie jednak troszeczkę lepiej wpływało na kondycję taką wizualną tych włosów niż takiego proszku czy tej zioła mydlnicy. Natomiast no, osobiście nie stosowałam. Może wypróbuję, to Wam powiem. Ale jeżeli macie jakieś doświadczenia w tym temacie, no to podzielcie się na dole, ja chętnie się właśnie zapoznam z tym tematem, żeby nie był mi taki całkiem obcy. To są tutaj takie głównie moje obawy, jeżeli patrzę pod kątem takiego składu kosmetyków. No to pytanie, co my dla tego naszego środowiska możemy zrobić? Oprócz tego, żeby patrzeć w skład i unikać tych substancji, które nie są biodegradowalne,
to możemy jeszcze oczywiście segregować śmieci i nawet jeżeli mamy kosmetyk, który jest w tym plastiku, który nie jest oznakowany jako do recyklingu, to i tak zawsze jego stawiamy do plastików, nie do odpadów mieszanych, ponieważ on potem wszystkie te odpady, te plastiki jeszcze dodatkowo w instytucjach, które się tym zajmują, są dodatkowo segregowane już przez osoby, które się znają i które te osoby już dokładnie będą rozdzielać, który na pewno plastik jest do recyklingu, który nie. Także jeżeli mamy plastik, nas nie interesuje to dokładnie, jakiego rodzaju jest plastik, po prostu plastik idzie do plastiku. Także jeżeli są wśród Was takie osoby, które nie segregują śmieci, a mam nadzieję, że takich jest naprawdę mało albo nie ma ich w ogóle, to pamiętajcie, nie przejmujcie się jakoś strasznie, że jest segregowanie śmieci czymś strasznie zajmującym i trudnym. Nie, po prostu plastik do plastiku i więcej Was nie interesuje. Kolejna rzecz, nie kupujemy kosmetyków na zapas. Bo powiedzmy sobie szczerze, im więcej my tych kosmetyków kupimy, czasami jest tak, że my jesteśmy tak zadowolone z jakiegoś kosmetyku, albo tak zachęcone jesteśmy reklamą, że kupimy od razu kilka tych kosmetyków. I już pomijam kwestię, czy my to zużyjemy, czy my tego nie zużyjemy, to jednak jeżeli towar znika z półek, automatycznie jest zamawiany do sklepu i automatycznie w tym momencie jest produkcja wznowiona, zakupowany jest więcej tego plastiku. Jeżeli my ten kosmetyk zużyjemy, to nie znaczy, że osoba, która kupi po nas kolejne trzy opakowania tego kosmetyku, że ona je zużyje. Także lepiej jest, sądzę, żeby każdy z nas wybierał sobie po tym jednym kosmetyku, czy tam dwóch, no chyba, że jest jakaś super ekstra promocja, to wiadomo, to się rządzi innymi prawami, zazwyczaj wtedy patrzymy na cenę. Po raz kolejny kwestia ceny, powiem Wam, no o tym można długo opowiadać, ale nie na ten temat jest mój kanał, no nie? Więc powiedzmy sobie szczerze, jeżeli są sytuacje, powiedzmy, silniejsze od nas, czyli promocja, no to kupujemy te kosmetyki na zapas, ale jeżeli nie mamy takiej potrzeby, to naprawdę nie kupujmy, to lepiej jest sobie iść naprawdę, jak widzimy, że nam się kosmetyk kończy, wtedy sobie kupić nowy produkt i wtedy sądzę, że cała ta machina tej sprzedaży, tej produkcji tego plastiku będzie może, jeżeli nie zminimalizowana, to chociaż troszeczkę bardziej z głową prowadzona. Czy kosmetyki naturalne zawsze są zero waste? No chciałoby się powiedzieć tak, ale oczywiście jest coś takiego jak greenwashing i tutaj mówimy w tej sytuacji o takich firmach kosmetycznych, czy nie tylko kosmetycznych, które kreują się na takie eco-friendly, animal-friendly, że właśnie robią kosmetyki zero waste, less waste, a tak naprawdę jak patrzymy, co się w tych kosmetykach kryje, na przykład w skład INCI, no to niestety, ale tam są substancje, które w tych kosmetykach nie powinny się znajdować, które są w ten sposób rekomendowane, nie powinny być obecne. Uważam, że ten temat zero waste jest tematem trudnym i absolutnie nie chciałabym, żeby ten film Was w jakiś sposób do niego zniechęcił. Nie chciałabym też, żebyście wymyślały, że ja Was odwodzę od tego tematu, bo absolutnie nie. Trzymam mocno kciuki, żeby ten trend się rozwijał. Mam nadzieję, że ten film pokazał Wam kilka takich wskazówek, jak być może niekoniecznie już zero waste, bo jest to trudne, ale chociaż less waste, chociaż żeby tych śmieci mniej produkować, no od czegoś trzeba zacząć, prawda? Natomiast myślę, że osoby, które faktycznie chcą, żeby tych śmieci było jak najmniej, będą miały na uwadze, na co tutaj zwracać uwagę, na co uważać podczas wyboru tych kosmetyków. No i nie jest to tak naprawdę niewykonalne. Można jak najbardziej już nawet w Polsce przy naszych zarobkach, powiedzmy takich przeciętnych, być zero waste, bo można sobie dobrać pielęgnację na podstawie tych półproduktów. Jest to trudne, ale nie jest to niemożliwe. Także osobiście trzymam kciuki za wszystkie osoby, które idą tym nurtem. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie tutaj dołączać i mam też nadzieję, że będzie coraz więcej firm w Polsce, które będą produkować kosmetyki takie właśnie zaawansowane technologicznie, ale w bardziej opakowaniach sprzyjających środowisku, oczywiście o składach sprzyjających środowisku, tylko cena. Tutaj taki apel młodych osób z moich ust do producentów. Zwracajcie uwagę też na te młode osoby, które stanowią bardzo szeroką grupę odbiorców kosmetyków naturalnych, ale właśnie ze względów finansowych nie jest to dla nich do przeskoczenia. I nie zawsze te osoby jest stać na to, żeby sobie systematycznie kupować kosmetyki z wyższej półki. Natomiast to się już żegnamy. Trzymajcie się ciepło. Nie zapomnijcie dać mi znać,
czy Wy stosujecie się do zasad zero waste albo less waste. No i jestem ciekawa, czy ten filmik w jakiś sposób wpłynął na Was, czy będziecie się zastanawiać podczas wyboru kosmetyków. No i przede wszystkim, czy będziecie patrzeć w skład kosmetyku, czy nie ma tam jakichś substancji, które szkodzą w środowisku. Jestem ciekawa Waszych doświadczeń. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!